Jak wiemy, ty na co dzień mieszkasz z całą rodziną w Meksyku. Czy są takie momenty, że na przykład tęsknisz za Polską? Ja myślę, że w ogóle jest coś takiego, jak wyjeżdżasz i mieszkasz za granicą. Nieważne, czy podejmujesz tę decyzję sama i wiesz, że jesteś w tym miejscu szczęśliwa, to zawsze tęskni się za Polską. Po prostu ja bardzo długo mieszkałam poza granicami kraju i za każdym razem, jak jestem gdzieś, to zawsze tęsknię. Ale później okazuje się, że jak tutaj przyjeżdżam, że to wcale tęskniłam za czymś, co jest wyimaginowane, tego nie ma i to jest chyba takie po prostu taki zew serca, że po prostu jednak ta Polska gdzieś tam głęboko we mnie siedzi, ponieważ nauczyłam, rodzice uczyli mnie wszystkiego po polsku, to tutaj się wychowywałam, tutaj spędziłam dzieciństwo i tutaj przeżywałam wszystkie pierwsze miłości i chyba to jest dlatego. Takie uczucie wewnątrz, że się za tym tęskni po prostu. Jak wygląda na przykład edukacja mi w Meksyku? No Mija chodzi do szkoły, po prostu. No, normalnie chodzi do szkoły. Nie, no okej, tylko wiesz, zastanawiam, jakie są na przykład różnice i tak dalej. Nie, nie ma różnic, po prostu wybierasz szkołę, Mija chodzi do szkoły Montessori i tyle. To jest szkoła dwujęzyczna, ma język, połowę w języku angielskim, połowę w hiszpańskim. Fantastycznie, to będzie poliglotką. Dzisiaj towarzyszy ci na premierze w przepięknej stylizacji. No i też zauważyłam, że chyba pozazdrościła mamie makijażu. Och, co to była za przeprawa, słuchaj, z tym makijażem. Przecież ona chciała mieć taki makijaż jak ja. Tak ciężko jej było wytłumaczyć, że no nie może, ma 6 lat i się nie będzie malować. Więc mogła mi tylko takim błyszczykiem, raczej specjalnym, kupiła mi takie naturalne, malutkie błyszczyki do ust i zrobiła mi policzki, tak. Wyglądacie obie naprawdę przepięknie. No i wiesz, w końcu Magda Pieczonka, myślę, że naprawdę zna się na rzeczy, więc Mija wie, do kogo od małego się zgłosić. A mi to akurat ja robiłam makijaż, ale... To gratuluję. Tak, no policzki troszeczkę, bo przecież ona nie ma makijażu dużego, prawda? A Magdzie dziękuję, że zrobiła mi ten piękny makijaż.